Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam, w jaki sposób można zarządzać UPS-em firmy Ever model Sinline RT-XL850. W tym celu wchodzimy na stronę producenta ever.eu. Następnie klikamy na samej górze do pobrania. Troszeczkę niżej, w nowo otwartej stronie wybieramy model. Bo zobaczcie, tych urządzeń jest dość dużo, którymi możecie sterować. My wybieramy model UPS-a, seria. I tutaj Sinline szukamy. Sinline u RT-XL. Ten wybieramy model. Model konkretny to 850 w moim przypadku. I oprogramowanie. Szukaj. Następnie przechodzimy troszeczkę niżej i mamy informację, co mamy pobrać. Możemy pobrać oczywiście instrukcję obsługi, strukturę pliku konfiguracyjnego. Możemy pobrać firmware. Zobaczcie, możemy ten firmware zaktualizować, ale nas interesuje wersja PowerSoft Professional, wersja 2.4.6 dla Windowsa 64-bitowego. Zobaczcie, są również odpowiedniki tych programów dla systemu Linux. Dobra, to po kolei. PowerSoft, zapisujemy 22 MB. Niestety program ten nie ma podpisanej licencji i system Windows Defender Smart Screen uniemożliwia uruchomienie, więc trzeba kliknąć, zaraz Wam spróbuję to pokazać w programie, który obsługuję. Pojawia się taki komunikat, klikamy na więcej informacji, ja już kliknąłem i uruchom mimo to. Następnie tak i przechodzimy do instalacji oprogramowania. Język polski. Witamy w kreatorze, akceptujemy warunki umowy, które warto wcześniej przeczytać. Zobaczcie, wszystko jest po polsku. Klikamy dalej, instalujemy w odpowiednim miejscu. Będzie tworzony skrót. No i teraz proszę wybrać typ zasilacza. Wybieramy z całej listy zasilaczy ten, który nas interesuje. W naszym przypadku jest to Sinline RTXL port USB. Zobaczcie, każde USB lub SNMP, czyli te alerty, które się wyświetlają. My na razie weźmiemy tryb USB. Klikamy instaluj. Urządzenie jest już podłączone do portu USB. Następuje instalacja. Kreator instalacji tak troszeczkę zamilknie przez chwilę, ale tym się nie przejmujcie. Kończenie instalacji, uruchomienie programu. Sam program jest banalnie prosty. Słuchajcie, mamy podany model UPS-a, firmware, dzięki czemu wiemy, jakie jest oprogramowanie i możemy je zaktualizować. Zobaczcie, od razu mamy informację, że połączono z usługą na localhoście za pomocą USB połączenie połączono z UPS, czyli status połączenia. Tryb pracy stop, obciążenie 0, stan naładowania akumulatora 98%, czas autonomii 274 minuty, temperatura wewnętrzna UPS-a 24-21 stopni. Czyli od razu, słuchajcie, na dzień dobry macie informacje. Informacje rozszerzone. Słuchajcie, to są wszystkie te, które możecie znaleźć w menu, które pokazywałem Wam w poprzednim. Po jakiejkolwiek zmianie, włączeniu, uaktywnieniu UPS-a, teraz UPS pracuje na baterii, zobaczcie, od razu wyświetlił się komunikat oraz zmienił się status na tryb pracy rezerwowy. Dodatkowo możemy wykonać szereg konfiguracji. Konfiguracja UPS-a, konfiguracja aplikacji, konfiguracja zdarzeń i konfiguracja logów. Czyli dokładnie to samo, co było wykonane, co mogło być wykonane na samym zasilaczu. Możemy również sprawdzić za pomocą przycisku pomoc aktualizację oprogramowania. Brak dostępnej aktualizacji, od razu wiemy, jaka jest
jaki jest status, czy nasz firmware jest aktualny, czy należy go aktualizować. Tak wygląda konfiguracja za pomocą specjalnego programu PowerSoft Professional wersja 2.4.6. Jeżeli okazałoby się, że wasz program nie daje Wam jednak konfiguracji, możliwości konfiguracji UPS-a, zobaczcie, tak jak przed chwilką widzieliście, że te pola są wyszarzałe, to w tym momencie należy kliknąć na przycisk plik, zaloguj jako administrator, domyślnie wpisać słowo administrator, ale pamiętajcie, że A musi być duże, z dużej litery administrator i wtedy macie pełne uprawnienia, konfiguracja aplikacji, tu możecie podać serwery SMTP, miejsce, gdzie będą przechowywane logi, konfiguracja zdarzeń. Zobaczcie, ile tych opcji jest. Można dodać komputery do elementów sieciowych, które będą zarządzały lub zbierały logi, konfiguracja samych logów, przeglądanie, przegląd komunikatów, konfiguracja UPS-a. Tutaj mamy możliwość skonfigurowania tych wszystkich parametrów, które mieliśmy wcześniej, na przykład włączenie samego urządzenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to liczę na łapkę w górę, na lajka, na subskrypcję na moim kanale. I cóż, do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki, cześć!